smaku i przyjemności, ale dla zdrowia. Skuteczna jak żadna i prosta w przygotowaniu nalewka z cebuli pomoże nam zwalczyć chorobę i zabezpieczyć się przed infekcjami. Dobra na każdą porę roku i okresy osłabienia organizmu. Zatem na zdrowie! Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Piwniczki Chomika przygotujemy coś przeciwko przeziębieniu. Będzie to nalewka z cebuli. Potrzebujemy 1 kg cebuli, 1,5 litra spirytusu, 1,5 litra wody, 1 kg cukru, 250 g miodu oraz 2 łyżeczek ziela angielskiego. Obraną cebulę siekamy na możliwie najdrobniejsze kawałki lub rozdrabniamy w blenderze. Rozdrobnioną cebulę umieszczamy teraz w słoju. Teraz całość zalewamy spirytusem. Do środka wrzucamy jeszcze 2 łyżeczki ziela angielskiego. Słój szczelnie zamykamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 2 tygodnie. Minęło 14 dni, więc działamy dalej. Rozpoczynamy od zagotowania wody z cukrem i miodem. Po zagotowaniu ten syrop pozostawimy do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie odcedzamy cebulę. Najlepiej zrobić to od razu przez sito z gazą, ponieważ potem będziemy wyciskać z cebuli resztki soku i alkoholu właśnie przez tę gazę. I dobrze mieć od razu nałożone rękawiczki, żeby nie zafundować sobie ostrego i bardzo trwałego zapachu cebuli na dłoniach. Wystudzony syrop cukrowo-miodowy łączymy teraz z płynem spod cebuli i filtrujemy przez bardzo gęste sito albo bibułkę filtracyjną. Nalewkę cebulową postanowiłam rozlać do butelek o pojemności 250 ml, czyli standardowej pojemności jednej szklanki, które występują w zestawie z korkiem naturalnym. Z naszego przepisu otrzymaliśmy około 4 litrów nalewki cebulowej. Jest to nalewka typowo zdrowotna i musi odstać minimum 2 tygodnie, zanim zaczniemy ją pić, a swoją najwyższą skuteczność osiągnie po minimum 2 miesiącach leżakowania w ciemnym miejscu. Po przepis na ten i inne smakołyki Piwniczki Chomika zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową piwniczkachomika.pl, a na zakupy do naszej hurtowni stacjonarnej w Gdowie lub na stronę sklep.chomik.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na zdrowie!